witamy serdecznie na 10. edycji Nadarzyn Cup. Jest ze mną razem wójt gminy Nadarzyn, pan Dariusz Zwoliński, były trener sekcji piłki siatkowej Wielka S Nadarzyn, pomysłodawca i organizator pierwszych edycji. Panie wójcie, przybliży pan nam historię turnieju Nadarzyn Cup. Dobrze, panie Damianie, przybliżę. Proszę państwa, to już 10. turniej Nadarzyn Cup, pierwszy zorganizowany w 2010 roku. Kiedyś były to turnieje, które rozgrywane były w trzech kategoriach, dzisiaj rozgrywane w jednej kategorii, ale przy bardzo wysokim poziomie. Turniej, który w ciągu tych 10 lat odwiedziło bardzo wiele zawodniczek z całej Polski praktycznie. W tym turnieju brały udział, grały takie zawodniczki znane nam już z reprezentacji Polski jak Malwina Smażyk, Magdalena Stysiak czy Klaudia Legierska, była zawodniczka GLKS-u Nadarzyn. Większość z tych dziewczyn, które tutaj startowały w pierwszej edycji, są już dzisiaj żonami i matkami. Niektóre jednak grają dalej w piłkę siatkową, niektóre w klubach zagranicznych. Mam nadzieję, że te dziewczęta, które dzisiaj prezentują się za naszymi plecami i grają naprawdę na bardzo wysokim poziomie, są to młode dziewczyny, młodziczki, przygotowujące się do mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej, te dziewczyny również niedługo zobaczymy w reprezentacji Polski. Chciałbym serdecznie podziękować władzom gminy Nadarzyn i władzom Urzędu Marszałkowskiemu za wsparcie naszego turnieju.